Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Jest godzina 12, a my zaczynamy grę. Musimy iść najprawdopodobniej tutaj do góry. Nie wiem, jak będzie wyglądała moja gra, bo niedawno wstałem. Tak, o dziwo, 12 godzina to jest moja pora wstawania. No dobra, takie zboczenie zawodowe. Aha. To już się naszedłem. Dobra, cofnę się. Tu coś jest. Pyk. Tu idzie kabelkiem. I co w związku z tym? Coś tam robię, ale co to nie wiem. I tak spieprzyłem, bo... I co to teraz wszystko od nowa trzeba, tak? Dobra, pyk. Pyk. A, bo tu jest górne i dolne. Jak widać, teraz poszło to w ścianę. Czyli tu trzeba górne, dobra. Pyk. Dolne. Górne. Trafiłem czy nie trafiłem? Chyba trafiłem fuksem. Tylko co się stało? Tutaj coś jest. Jo, aktywowałem windę, to jest normalnie. Szał ciał. Widzieliście tą moją inteligencję wyższą? Wiem, zajęło mi to strasznie długo. Ale tak się... Cóż zrobię, no? Cóż... Nic nie poradzę na to. O, tu ktoś jest, to pewnie chipa od niego weźmiemy. Dobra, po tobie. W sumie on mi chyba nic, do niczego nie był potrzebny. Otwarte? Nie. Czyli idziemy wyżej, jesteśmy w jakimś centrum badawczym. O, zamknięte. Boże, znowu z tymi gównami się bawić. Pyk. Otwarte. Albo nie bardzo. Gdzie to idzie? Tu idzie, tu. Tu coś jest. Wow. Ale i tak mi to nic nie dało. Zobaczymy teraz. Gdzieś wszedłem na wyższy poziom. Dobra, jeszcze raz. Bo tu są, widać, zagadki psychologiczne. Tylko już się lekko pogubiłem. Kurde. Pyk. A, takież buty. Tylko teraz tutaj trzeba dojść. Pyk, pyk. I skaczemy, znając, że ci to zaraz padnę z tego. A nie, z tego się chyba nawet nie da spaść. Ależ tu jasno, hu. Normalnie. I rozpieprzamy. Lol, myślałem, że to jakiś ninja normalnie. Coś tam wyciągnąłem spod ziemi. Wow, granat. Mój komentarz znowu jest okrojony, bo niedawno wstałem i to tak będzie takie trochę z dupy komentowanie. Wow, mamy filmik. Jak zwykle boss. Mam nadzieję, że nie jest wyjątkowo silny. Któż to jest? Hakujemy go. Pyk. Tak jak zwykle. Brak dostępu. Ale damy sobie radę, panowie i panie. Najpierw zabiję jego pomocników. No. Jak widać, nie jest wyjątkowo silny. Także o, już po nim. Teraz biorę z niego chipa. I w łeb, pizłem go, jeb do ucha. I wyciągamy. Głęboko wsadzając, że tak powiem.
Dobra, mamy chipa, czyli dodatkowe punkty do naszych mocy, których oczywiście i tak nie ogarniam i biorę na ślepo. Pyk, jeden punkt, dobra, wezmę sobie to. Cokolwiek to jest. Wow, coś mi tu powychodziło. Uuu, ale bajer. I cóż mi z tym począć? Coś tu jest. Aha. To, że faktycznie nabroił. Dobra, może mogę iść dalej gdzieś. Lewo, prawo. Tu się nie da. Tu się nie da. I tu się oczywiście też nie da. Że tak powiem. Lipka. Tego już nie mogę powyciągać. Tego też już nie mogę. Tego też nie. Tego też nie. Tu coś jest. Chciałem powiedzieć, że znowu narobiłem bigasu. Pyk. No bierz. Mogę tu? Oczywiście, że mogę. Ktoś ich porozwalał. Ej, to nie byłem ja. Żeby nie było. Nie, tu nie było. Tutaj? Nie. Tu jest jakiś kabel idzie. Tu jest coś wysoko, wysoko, o. Wow, coś się pootwierało. To wchodzimy. Ale to wszystko chyba pół... No, oczywiście nie mogę ich trafić przez kuloodporną szybę, ale oni i tak biegną do mnie, o. Tu jest znowu kabel. Znowu włączymy zasilanie. Oła! Miałem powiedzieć, że może kogoś kopnie, ale o dziwo kopło mnie. Zdychaj. Jakoś ich tak wykończę. Jak widać, ich to dużo jest, ale nie są jacyś wyjątkowo silni. I wyjątkowo oho. Oho. Wykrakałem. Jeszcze... No nie, mam amunicji jako tako. Zdychaj. Pancerz. Dobra, po nim. Trochę się rozkopał. A gdzie jego ziomkowie tu byli? Dobra, sami ze strachu uciekli. Nie wiem, czy mam tu iść, czy tu iść, ale idę tutaj po schodach, zobaczę do góry. W ogóle nie wiem, czy ja mam się wydostać na dach. Czy gdzie? Ale idziemy. Staram się przynajmniej. Tu mamy drabinkę, czyli tu jest zamknięte. I wychodzimy na strycha. Pyk. Muszę się podrapać. Niechcący kół nacisnę, fajnie. Jak oni ciągle wiedzą, gdzie ja jestem, o. Pyk. No, jeszcze na górze. Nie lubię strzelać do górnych wrogów. Jeszcze jak tu jest tyle latające gówno. Pyk. Wow. Czemu on do mnie nie walił? Tak, więcej ich tu nie mogło być oczywiście. A moje zapasy amunicji się powoli kończą. A tamte się wychyla i chowa. Jak idiota. Zdychaj. Czy ja tu długo się nie utrzymam, wiecie o tym. Dobra. Bo moje zapasy amunicji, no kończą się, no chcąc, nie chcąc się kończą. Dlatego pozbieram gdzieś tu, oła. No zdychaj, kurde, nie chcę zdechnąć tutaj, nie teraz. Bo oni się biorą nie wiadomo skąd, gdzieś tutaj też z dołu idą. Wszyscy? Nie. Oczywiście mamy, jakby to nie było, jakby główny boss się nie pojawił. Ła. Noż kurde, i to mi źle wróży. Uciekaj. Pancerz. Dobra, udało mi się go chociaż rozpieprzyć. Tamten sam zginął.
Nie wiedzieć od czego. Jest, chyba mi się udało. O dziwo, nawet mi się może coś udać. Tylko nie wiem, gdzie mam iść. Wow, tutaj. Pyk, bramka się otwiera. No, otwieraj się. Ale bajer. Idziemy, ale to patrzcie, jak to wszystko fajnie wygląda. Jestem tak wysoko normalnie. I tu się dymi. Dziwne, że tu jeszcze nikt nie zginął. Tak się zabić stąd. Patrzcie, jaki długi lot by był. Ua. Dobra. Mniejsza z tym. Lewo, prawo, lewo, tutaj chyba. I włazimy. O, jakie nowoczesne te wejście. I wskakujemy. Ugh. I takim oto sposobem udało nam się przejść epizod, który był nawet fajny, nietrudny i dość długi. Tak więc widzimy się w kolejnym. Cześć!